Kolor czerwony rozpoczynamy od bardzo solidnego spalenia, Annihilating Fire. Jeśli tylko grasz czerwonym kolorem, to grasz tym zawsze. Po prostu bardzo solidny kawałek spalenia. Dodatkowa premia w postaci usuwania scavengerów poza grę, więc na pewno warto o tym grać, moim zdaniem zawsze grając czerwonym. I też pewnie będzie to wysoki pick na draftach, tak spodziewam się. Naprawdę solidna, solidna karta. Aż Zealot. No oczywiście koszt, prawda? Mana koszt sprawia, że jest bardzo ograniczona ta karta, to tak naprawdę do wydaje mi się, że tylko do Rakdosa, gdzie po prostu wpasowuje się, prawda, w tą strategię Rakdosa agresywną, gdzie nawet w tej trzeciej, czwartej turze może tam coś zrobić z tym swoim hejstem. Więc generalnie rzecz biorąc, tamten biały odpowiedni, który dawał tokeny, podobał mi się znacznie bardziej. To jest troszkę słabsze i moim zdaniem na przykład w Izecie nie pasuje w ogóle, prawda? Izet jest raczej bardziej takim defensywnym połączeniem kolorów, raczej tam nie ma jakichś takich, prawda, opcji na uzyskanie jakiejś mega agresji i ten gość tam po prostu nie będzie pasował jakoś specjalnie, po prostu będą lepsze karty do Izeta. Natomiast, tak jak powiedziałem, brak dości, jeżeli tylko mana pozwala, żeby to zagrywać w miarę regularnie w drugiej turze, to absolutnie grać. Butterhorn, karta, która moim zdaniem jest najbardziej też warta gry w mainie. Możemy nią polować na wszelkiego rodzaju, przede wszystkim Keiruny, prawda? Jest tych Keirunów 5. No i biorąc pod uwagę, że Keirun może się zamieniać w stwora, to tak de facto ubijamy tym stwora, prawda, jako premię, więc z tego względu uważam, że warto tym grać i chociażbyśmy raz na 2-3 gry ubili Keiruna, to już jest naprawdę spory dla nas handicap, a 4-3 za 5 mana też jakiś fatalny nie jest, więc uważam, że znacznie bardziej warto to mieć w deku niż tego nie mieć w deku. Bellows Wizard, no, próbuje być ta karta, prawda, jakoś tam agresywna, ale znaczy naprawdę dawanie sobie premii plus jeden z przodu do takiego typa i tracenie w ten sposób dwóch mana jest tego warte. Wydaje mi się, że raczej nie. Oczywiście, jeżeli gramy już takie full agro, prawda, gdzie mamy same tanie stworki, to można go dołożyć. Zawsze jest to dodatkowy ataker, gdzieś szybki, który tam coś wbije, potem ewentualnie zginie, wymieniając się z czymś większym. Więc generalnie rzecz biorąc, można grać, ale chyba tylko w agresji. W pozostałych jakichś takich standardowych dekach to po prostu jest zbyt słabe. Bloodfire Giant z kolei grałbym zarówno w Izecie, jak i w Rakdosie. W Izecie oczywiście raczej nie używamy Unleash, natomiast w Rakdosie jak najbardziej używamy Unleash. I już potem, prawda, mamy gościa 5-4 Trample, co jest dużym, dużym zawodnikiem za 4 mana. I z pewnością solidnym generalnie rzecz biorąc ankomonem, który, tak jak powiedziałem, widzę go i w Izecie jako 4-3 i w Rakdosie jako goście z Unleashem. Chaos Imp, bardzo silna erka, 7 w powietrzu z flyingiem za 6 mana, to jest bardzo dużo. Oczywiście jeszcze Trample wtedy dostaje, także jak najbardziej gramy tą kartą i to jest naprawdę dobrze zainwestowana 6 mana. Cobalt Blood moim zdaniem słabe, te dwa z tyłu to jest po prostu bardzo niewiele i gdyby to było 4-3, to oczywiście bym grał, ale w tej konfiguracji po prostu zabić tego elementala jest bardzo łatwo, nie ma jakichś, prawda, możliwości przebijania obrażeń tak naprawdę, więc moim zdaniem raczej bym go odpuszczał. Dynachar z kolei solidna sztuczka, plus 2 z przodu do ofensywnych, prawda, deków jest ok. I ten overload sprawia, że naprawdę w późnej fazie gry możemy wbić dodatkowe, nie wiem, 4-6 obrażeń, prawda, gdzieś tam znikąd. Jest też parę kart, z którymi się to kombi, jest na przykład opcja też, żeby to dosplaszować do jakiejś na przykład Celestni, która robi dużo tokenów i wtedy mieć to jako taki po prostu win condition dodatkowy, więc jest sporo możliwości tej karty wykorzystania. Jeszcze potem zobaczycie, jest takie coś, co za 4 mana robi 4 to, za 5 mana robi 4 tokeny goblinów. Z tym też to jest bardzo dobre. Oczywiście z jakimś deckiem też gdzieś tam, gdzie jest sporo latających stworów, jakiś IZ połączony z Azoriusem też będzie się sprawdzać. Generalnie rzecz biorąc, taki trochę lepszy Trumpet Blast, ponieważ bardziej uniwersalny Trumpet Blast.
Nic jakoś nie, prawda, niezwykłego, ale w odpowiednim deku będzie w stanie po prostu przebijać dużo damage'u i nam pozwalać wygrywać. Electricary moim zdaniem grywalne. Jest sporo kart z jedynką z tyłu. Jest też sporo kart z jedynką z tyłu, które nas bolą. Jest sporo kart. Na przykład można tu zapobiec, powiedzmy, temu gościowi, który robi zielonemu. Jest taki zielony common za jeden many, który potem zatrzymany robi centaura 3-3, prawda? Poświęca się i robi centaura 3-3. Możemy tu tym zepsuć. Możemy tym zepsuć bardzo dużo tokenów Selesni. Jest tam sporo takich kart, które produkują tokeny 1-1. Także generalnie rzecz biorąc, myślę, że warto tym grać. Zawsze w najgorszym wypadku to będzie po prostu gdzieś tam jakieś dopingowanie jakiegoś stworka, więc raczej to nie może iść nic źle, kiedy tą kartę zmieścimy w talii. Z kolei Explosive Impact to jest kolejne bardzo silne spalenie w tym kolorze, bardzo łatwe do splasha, uniwersalne, ponieważ możemy też tym strzelać w playera, kiedy jest taka konieczność, więc czy potrzeba wręcz, więc absolutnie grywalna karta. 6 mana, oczywiście trochę boli, ale efekt jest wart tych 6 mana. Podobnie tutaj efekt tych 5 mana też jest wart. Za 5 mana dostajemy 4 hupy 1-1. Co oczywiście szczególnie w agresywnych dekach. Jeśli tak jak powiedziałem, jesteśmy w stanie mieć na przykład plus 2, plus 0 na stwory, czy jeszcze jakieś inne premie, prawda? Jest taki tam też ten Phantom General, który daje im premię. Jeszcze parę jakichś opcji, prawda? Gdzieś tam poświęcania pod jakieś stwory czy coś. To wtedy to jest jeszcze lepsze, ale generalnie rzecz biorąc samo z siebie myślę, że jest po prostu solidne. 4 stworki za 5 mana to jest bardzo, bardzo dobry deal. I Gorehouse Chainwalker, karta, która będzie podstawową taką dwójką, manowym dropem w slocie Rakdosa. Po prostu jest bardzo fajnym, agresywnym stworem, dosyć powszechnie występującym jako common, więc będzie to 3-2 za 2 mana, co jest bardzo dobrą statystyką, oczywiście agresywną. W połączeniu z tym czarnym gościem, który może być 3-4 za 3 mana i jeszcze jakimiś tam, prawda, szybszymi stworkami, może wygenerować naprawdę bardzo dużą przewagę w wcześniejszych fazach gry i absolutnie do Rakdosa jest grywalny. Do Izeta też jest grywalny oczywiście, tylko że w Izecie raczej znowu będziemy bardziej chętni, żeby go jako zagrywać jako 2-1 i mieć możliwość blokowania. Guildfeud 6 mana, ale myślę, że 6 mana bardzo dobrze wydane. W większości sytuacji naprawdę będziemy w stanie z tej karty uzyskać taką przewagę, która nam wygra grę. Więc uważam, że jest to. Do statusu bomby brakuje temu trochę jednak, że kosztuje sporo i działa dopiero od tej siódmej tury, prawda? Ale samo działanie jest naprawdę bardzo silne i czasami nawet się uda nam tak zrobić, że dostaniemy dwa stwory, prawda? Więc naprawdę, naprawdę solidna rzecz. Guttersnipe, karta, która no, teoretycznie lepiej działa w Izecie, ale w praktyce wydaje mi się, że będzie bardziej wykorzystywana w Rakdosie, gdzie po prostu dodatkowe, nie wiem, 4, tam 6 damage'ów w skali gry na przeciwnika będzie warte używania właśnie tego Guttersnipe'a. Więc generalnie rzecz biorąc, nic specjalnego, ale myślę, że właśnie w Rakdosie daje tego reacha, prawda? Pozwala nam dobić te brakujące kilka obrażeń oponentowi, który tam jakoś udało mu się przeżyć i opanować sytuację. I z tego względu właśnie bardziej widzę tą kartę w Rakdosie niż w Izecie. Lober Crew z kolei kartę, którą widzę zarówno w Rakdosie, jak i w Izecie. W Rakdosie po prostu jest powtarzalnym źródłem obrażeń. Natomiast w Izecie jest po prostu solidną ścianką z opcją na tam powolne sprowadzanie oponenta, prawda, do zera, więc uważam, że i w tym połączeniu kolorów, i w tym znajdzie swoje zastosowanie ta karta. Z kolei agresor, no, za 7 mana, 2 z tyłu, mimo tego haste'a i strike'a wydaje mi się być naprawdę przeciętne. Nie jest jakimś totalnym, prawda, niegrywalnym krapem. Faktycznie czasami może takiego jednego typa mieć w deku gdzieś tam na koniec, żeby gościa jeszcze pognębić przeciwnika, jest. Może jest to jakoś tam wskazane, ale wydaje mi się, że ten koszt
i fakt tego dwa z tyłu, który naprawdę sprawia, że bardzo łatwo jest go zabić jakimś byle jakim removalem. Wydaje mi się, że to jakby strasznie ogranicza jego użyteczność i osobiście ta karta mi się bardzo nie podoba. Mizzium Mortars to jest kolejna karta, która mi się bardzo podoba. I myślę, że tutaj nie jestem osamotniony, bo jest to po prostu jednostronny wok. Chyba największa bomba w czerwonym kolorze, bardzo, bardzo silna karta i absolutnie grać ją, jeżeli tylko gramy czerwonym kolorem, musimy. Pursuit of Flight, myślę, że bardzo solidny enchant, jest sporo stworów, z którym ten enchant działa świetnie, na przykład z jakimiś latającymi stworami, prawda, wszelkimi, z tym gościem, który jest 2-1 nieblokowalny, z gościem, który dobiera karty, Stealer of Secrets, co się nazywa chyba. Więc jest parę komp, gdzie ta karta naprawdę sprawdza się dobrze. Oczywiście zawsze jest to ryzyko, że dostaniemy removal, ale szczególnie w takich deckach słabszych, które i tak muszą liczyć na tempo, absolutnie można z tego korzystać i tam powinno być po prostu dobrą opcją na przebijanie obrażeń dodatkowych. Pyro Convergence to jest dla mnie taki trochę odpowiednik. Burning Vengeance z bloku Innistrada. To jest taka karta, która jest bardzo kompogenna, wymaga trochę zachodu od nas, ale mając już odpowiednio, prawda, ustawioną sytuację na stole i odpowiedni deck, jesteśmy w stanie z tego robić powtarzalne źródło damage'u, które naprawdę jest w stanie wygrywać gry. Tak jak powiedziałem, jest to taki odpowiednik Burning Vengeance'a, na którego podstawie może powstać właśnie jakiś taki archetyp, moim zdaniem, właśnie w Rawnicy, że zabieramy to gdzieś wcześniej i potem już pod to układamy deck. Że myślę, że nie jest to jakiś teraz na razie 100% pewniak, który będzie gdzieś tam występował, ale jest to na pewno karta, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ jakby bije z niej ta, prawda, powtarzalność, że możemy coś robić w powtarzalny sposób, prawda, powtarzalnie zadawać damage, a to zawsze oczywiście w Limited szczególnie, gdzie tych źródeł kart advantage'u nie jest tak wiele jak w Constructed, jest to bardzo cenne i tutaj trzeba na to zwracać uwagę. Rare Curse Fury, nie wiem czemu ta karta jest uncommona, moim zdaniem nie jest taka rewelacyjna. Gdyby to był enchantment, który jest sam z siebie enchantmentem i daje hejsta, byłby oczywiście świetny, czy przynajmniej solidny. Natomiast teraz on dajemy ten land, prawda, więc tak naprawdę wyłączamy sobie land. Więc z jednej strony chcemy być szybsi, ale z drugiej strony automatycznie się opóźniamy, kładąc to na ląd, który musimy używać, żeby być szybsi, prawda? Więc no, moim zdaniem po prostu jakby te dwie opcje się nawzajem wykluczają, prawda? Wyłączenie sobie lądu i przyspieszenie agresji jakby. Więc moim zdaniem nie jest to warte grania i ja tego będę unikał, ewentualnie może jako zapychacz jakiś. Splatter Tug oczywiście ok, szczególnie dobry w Rakdosie, w Izecie wciąż ok. Ale właśnie w Rakdosie taki gość zatrzyma na 3-3 Fear Strike, powinien dawać radę i powinien tutaj być co najmniej solidny. Jeszcze oczywiście zawsze możemy go jakoś dopakować i sprawić, że będzie jeszcze większy, jeszcze trudniejszy do zabicia w walce. Street Spasm. No jest to na pewno nie tak silne jak Mizzium Mortars, ale jest to wciąż bardzo solidny damage na Sfora. I oczywiście gdzieś w bardzo późnych fazach gry, no możemy z tego zrobić Mizzium Mortars, takie mini Mizzium Mortars. Mając tej many powiedzmy, nie wiem, 8, 10, prawda, już jesteśmy w stanie z tego zrobić bardzo, bardzo silny efekt masowy. Więc bardzo dobre, także we wczesnych fazach gry się sprawdzi i gdzieś tam dobrane gdzieś w bardzo późnej fazie gry też będzie bardzo silne, więc chyba czołowy uncommon całego setu, nie wiem, myślę, że tak, gdyby tak wybrać z 5 najlepszych uncommonów, to myślę, żeby się znalazł w tej piątce. Savvy the Wreckage, oczywiście sideboard, niszczenie lądu, tutaj nie ma jakiejś większej opcji i tutaj mamy Tenement Crushera, który mimo 6 mana myślę, że jest znacznie ciekawszą kartą niż ten gość za 7 mana, 6-2 Fear Strike, Haste. Po prostu czyste 5-4 Haste za 6 mana. Ten jedna mana robi różnicę ogromną i też te 4 wytrzymałości robi różnicę ogromną w stosunku do dwóch wytrzymałości tamtego gościa. Więc moim zdaniem znacznie, znacznie bardziej grywalne od tamtego i taki finisher do Rakdosa, powiedzmy,
dla osób, które akurat nie miały szczęścia, aby dostać jakieś R-ki, prawda, które byłyby finisherami, więc ten gość powinien spełniać tę rolę i wcale nie jest w tej roli zły, moim zdaniem. Nagle, prawda, dołożenie 5 damage na stół z hastem zawsze jest jakąś opcją na przeważenie losu spotkania. Podobnie jest z Traitor z Instinctem, karta, która jest przedrukowana oczywiście z Rise of Eldrazi, o ile pamiętam. Również karta, która szczególnie tu znowu w Rakdosie będzie bardzo dobra, ponieważ rzeczywiście start w postaci trzech stworów i zebranie czwartego z premią, biorąc pod uwagę, że te stwory w Rakdosie będą bardzo spore, prawda, bo mamy Unleash, to bardzo, bardzo łatwo może po prostu nam wygrać grę z miejsca, więc Common, który do Rakdosa po prostu pasuje idealnie do jego strategii. Jest też sporo bomb, których ukradzenie po prostu sprawia, że naprawdę przebijemy duży damage, więc jak najbardziej dobre do Rakdosa. No i oczywiście znowu, IZ raczej nie potrzebuje takich kart, więc tam się można bez niej obyć. Utrawa Hellkite, drogie, bardzo drogie, ale bardzo silne. Na drafty może niekoniecznie, jednak chyba za drogie, 8 mana to jest bardzo dużo, szczególnie w czerwonym, który nie ma możliwości akcelerowania się specjalnie. Natomiast na sealed decku moim zdaniem warto grać z tym dragonem. No, 8 man, tak jak powiedziałem, to jest dużo, ale efekt jest piorunujący. Nie wydaje mi się, żeby oponent, który go nie zabije natychmiast, miał zbyt długo przeżyć, więc bardzo solidny właśnie w sealedach będzie ten gość, moim zdaniem. Vandal Blast, typowy sideboard, też ten overload chyba w ogóle nie będzie wykorzystywany. Mała szansa, że oponent będzie miał. No, może mieć dwa czasami artefakty, wtedy warto może zoverloadować. Ale tak powiedziałem, karta stricte sideboardowa. No i na koniec Vyashino Racketeer, który no oczywiście za 3 mana, 2-1 nie jest dobre, ale ratuje mu trochę grywalności ten efekt, prawda? Ponieważ jeżeli gramy tym gościem, prawdopodobnie gramy deckiem agresywnym i gramy nim dla samego faktu, że chcemy posiadać kolejnego stwora w decku, który tam jakiś damage jest w stanie zrobić. Ta zdolność jest bardzo fajną premią, ponieważ wiadomo, że agresywne deki czasami cierpią na to, że dobierają zbyt wiele lądów i ten gość po prostu pozwala przewinąć ląd, dobrać jakieś kartę, które oczywiście planujemy, że będzie jakimś zagrożeniem dla życia oponenta. I z tego względu jest on takim na granicy grywalności, prawda? Taki zapychacz do Rakdosa. Do pozostałych decków, nie wiem, do Izeta chyba jednak nie. Znaczy tam to oczywiście możliwość przecyklowania karty zawsze jest okej, ale dla takiego ciała 2-1 to chyba nie warto tego robić. Mamy od tego lepsze karty, mamy Izet Guild Mage'a, czy tam jakieś inne opcje manipulowania kartami na ręce i myślę, że to jest lepsze niż akurat ten zawodnik do Izeta. I tak jak widzicie, z tego co mówiłem, sporo tych kart, które tutaj wymieniam, po prostu są lepsze do Rakdosa niż do Izeta. Stricte koloru czerwonego, prawda? Są po prostu bardzo agresywne, a Izet nie wydaje się być tak agresywny i z wielu z nich nie będzie w stanie skorzystać optymalnie. Dlatego tutaj na podstawie tego wynikałoby, że po prostu Rakdos jest lepszy niż Izet. Ja do końca nie jestem pewien, czy jest lepszy. Wydaje mi się, że jednak jest może porównywalny, albo nawet wręcz słabszy, o czym jeszcze potem będę mówił. Ale w każdym razie rzecz biorąc, po tych kartach to oczywiście widzimy, że czerwony na pewno nie jest tak silny jak biały. Biały jest wciąż najsilniejszym kolorem, tak stricte, prawda? Ta sama baza biała, bez oczywiście gadania o Scelezni i o Azoriusie. Ale jest parę ciekawych kart, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście jest, może idźmy po kolei z tych kart, które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim to jest ten Steel Spasm, bardzo silny uncommon. Pyroconvergence, czyli jakaś tam opcja na drafty, żeby robić jakiś, prawda, hocki klocki a la Burning Vengeance. Mizzium Mortar, oczywiście bardzo silna R-ka, na którą warto zwrócić uwagę. Lobber Crew, który się sprawdzi, myślę, i w agresywnym deku, i w defensywnym. Gutter Snipe do agresywnych deków. Gorehold z Chainwalker, który jest jakby takim pierwszą linią, prawda, naporów w Rakdosie i czy w jakimś tam jeszcze agresywnych innych konstrukcjach, które sobie wymyślicie.
Explosive Impact, bardzo solidne spalenie. Impy oczywiście bomba. Bloodfry Giant, solidny uncommon. Butterhorn, bardzo dobra opcja mainowa, żeby kosić artefakty. I Annihilating Fire, kolejne bardzo fajne spalenie. Więc generalnie rzecz biorąc, pod znakiem spaleń i agresywnych stworów nam upływa czerwony, co oczywiście nie jest jakimś wielką niespodzianką, tak to zwykle bywa w czerwonym, że te karty agresywne plus stwory, czy agresywne plus spalenia, to jest jakby ten creme de la creme tego koloru. No i przechodzimy do zielonego za chwilę.